Radia Kęcika. Najwyższy żołnierze awansowali na stopień generała brygady. Zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda w swoim przemówieniu pogratulował żołnierzom zasłużonych awansów i wskazał na znaczenie certyfikacji dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północno-Wschód. Uzyskała doskonała ocena w certyfikacji. Pokazuje ogromne zaangażowanie i jest z pewnością powodem do wielkiej satysfakcji. Stanowi niezwykle istotne uzupełnienie wysuniętej obecności sojuszu na wschodniej flance. Ale to dzisiejsze spotkanie na zakończenie ćwiczenia na konta 18 to przede wszystkim kolejne podkreślenie naszego sojuszu i naszych... Halo papierosy! Krają wódkę, wiesz, weekendy od środy i oni chcą, wiesz, raka nie mieć. Naszym polskim żołnierzom zarazem chcę z całego serca podziękować wszystkim żołnierzom armii sojuszniczych, którzy brali udział w ćwiczeniu, którzy są w Polsce.